Wznawiam obrady. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Informuję Wysoką Izbę, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o nieprzeprowadzeniu reasumpcji głosowania. Sprawdziłam również i mam pełną opinię służb Kancelarii Sejmu, że urządzenie nie jest wadliwe, pracuje prawidłowo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Bożenę Kamińską oraz przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawki od 1 do 4 Senat zgłosił do artykułu 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy Prawo prasowe. W pierwszej poprawce do artykułu 32 ust. 4 Senat proponuje, aby sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem pierwszej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Wstrzymuję głosowanie. Bardzo proszę. Za krótka przerwa była. Wszystko w porządku? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem pierwszej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Bardzo proszę o sprawdzenie w takim razie. Przez chwilę się resetowały 2 sekundy. Tak, tak, w porządku, panie marszałku. Już w tej chwili działa, panie pośle. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem pierwszej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Działają, działają. Wszystko działa. Który z panów posłów twierdził, że jego czytnik nie działa? Bardzo proszę pana o sprawdzenie.